Włączam tutaj nagrywanie i dzień dobry, witam. Layers of Fear Inheritance. W ramach tego, że po na ostatnim livestreamie zrobiliście subtraina, 40 subów. Znaczy to nie był subtrain, tylko po prostu w trakcie live'u było 40 tych subów. Dzisiaj gramy w horrory. Jest niedziela, 11 czerwca. Witam Państwa, prawie 5 tysięcy osób. Bardzo mi miło, że tutaj jesteście. Witamy w kolonii. Witamy w kolonii. Bang, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. X-Pakus. Jesteśmy drudzy na Twitchu, słuchajcie, to bardzo ładny wynik. Nerwę żeśmy przeskoczyli, który streamuje jakiś turniej. To jest fajne osiągnięcie. Ale te H2P, te ziomeczki jakieś są, które dzisiaj w ogóle od rana po 15 tysięcy osób mają. To jest jakiś Team Skała, coś takiego. Nie wiem, ale pozdrawiam, bo zajebiste wyniki chłopaki zrobiliście. Dobra, nie przedłużając, podgłaśniam sobie tutaj wszystko na maksa. Mam nadzieję, że nikt nie wymyśli top donate'a ponad 15 zł. Nie żebym was zachęcał, bo mi zależy na tym, żeby się bać dla pieniędzy. Zaczynajmy. 5 tysięcy osób, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nową grę w Layers of Fear Inheritance. You motherfucker. Nie grałem w horror 5 lat, dostanę zawału. Będę Ewelinę wołał, żeby mnie przytulała. Tak się to skończy. Okej. Co? A, bo jest wyciszone, moment. Fuck. Ja wyciszyłem tę gierkę. Już ją odciszam. Listening to my father scream. Scream at my mother. Scream at yet another failed masterpiece. Finally, just scream out into the darkness. It became my lullaby. And even when they took me away, the screams followed. I was once told that insanity runs in my family. It's time to make it stop. Sickness, insanity and death were the angels that surrounded my cradle and they have followed me throughout my life. Edward Munch. Dziś nie jakby włączyć latarkę. Och, cudownie. Ja pierdolę. Tak dawno w to nie grałem. Będę się bał wszystkiego absolutnie. Się boję obrócić już. Dobra. Prawym zoomuję. No nie, no nie posiadam się z radości, że mogę przyzoomować. Gra chyba za głośno będzie. Dobrze, to dam grę troszeczkę ciszej. Aczkolwiek też mi zależało, żebyście... Wy też mogli usłyszeć te nawet takie... Dam głośniej na razie, zobaczymy. Mi zależy, żebyście wy też mogli usłyszeć nawet te najcichsze odgłosy i się wczuć trochę w klimat. 5400 osób, witam serdecznie. Ale jestem obsrany, 5 lat nie grałem. Kurwa. Jeszcze jakbym nie miał tych słuchawek na uszach, to byłby luz. Aaaa! Obsrany jestem jak głupek. 5 lat nie grałem w horrory. Jestem rozwalony. Jestem 100% rozwalony, a ja pamiętam jaka ta gra była. Quick save! A! Witamy w kolonii! Pan Recu, witamy w kolonii. When was the last time this place saw sunlight? Co to? Jakieś farbki rozmazane. Krew? Farba. Nic nie widzę. Nic za mną nie ma. Nic tam nie ma, na pewno. Na pewno nic nie ma. Jest okej. Papiury. Jakiś order, fajka. Dobrze. Nie odwrócę się. Nie odwrócę się. Dobra, tu jest farba jakaś. Łóżko. A czy to nie jest pokój... tego, gdzie... Ten, gdzie była sztaluga? Tu jakaś krew. Ja pierdzielę. Wszędzie ta farba. To prawda, że nasz dom był dosyć pewnie szalony. Nic nie patrzę. Tu ktoś nasrał. Still life. Ale jestem obsrany jak głupek, co jest? Przecież normalnie w to grałem już. Ja jestem taki obsrany po prostu, aż to głupio. Aż to jest po prostu takie nienaturalne. I co? Jakieś retrospekcja. I can hear you in there. I'm coming, you furry little bastard. Do mnie? You're not getting away this time. Ucieknę. Oh fuck.
What the hell are you doing in there? Get out! Okej. To dzięki za przypomnienie. Pułapka na myszy. Four-way. Okej, czyli tam to było z perspektywy szczura, tak? To jest jakaś lina. Można by się na niej na przykład powiesić. Był bardzo zły pomysł. Ile tam czasu do końca tych horrorów? Kurwa, godzina. Przejdę zaraz na te głośniki, żeby to przeżyć. Bo ja zapamiętałem tę grę, Layers of Fear, naprawdę jako jedno z najstraszniejszych doświadczeń w moim życiu. Co jest nie tak? O, krew. Miło. Wow. Dobra. Ta latarka jeszcze się z takim opóźnieniem. O, tego wuje. Gramofon. I don't remember that being there. I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Why won't you help me? Oh, you're just like your father. You don't care about me. You probably wish I was dead. Które miałem zakończenie też pytacie z pierwszej części przed DLC-kiem. Zakończenie miałem takie, że mi się niestety ten portret rozwalił na końcu. Oh fuck. Witamy w kolonii. Dasikor 1916, halo, halo. Jest dobrze w końcu. Kurwa. Jest dobrze w końcu. Dzięki za klimat, mordo. Dobrze w koń. Dobrze w koń. I got a year. Górę. Złotych Ezi Bu, dziękuję, 16 złotych render, zobaczymy czy zadziała. Teraz jak chcecie top donate. A, fajne dzieciństwo miałaś, jak patrzę po rysunku. 30 złotych i 16, dziękuję wam za dotację bardzo serdecznie. Fuck me, tam trzeba wejść. No i co? Nic się nie boję. To jest taki wstęp dopiero, tu już nic nie będzie takiego. To jest tak jakby z perspektywy dziecka widziane. Ja pierdolę. Fuck me. Nigdzie nie patrzę, idę dalej. Hey there. Oh, come on, don't be afraid. Kto to do mnie mówi? I won't bite. Here, try for yourself. Nic mi nie daj. Halo? Help me. Tu się chowam. Nie mogę. Powinna być celowo taka chwila suspensu, żeby zaraz mi coś na ryj wystrzeliło, no nie? Ja pierdzielę. To jakby daje się we znaki, że dawno nie grałem. Horrory! Annalena, dwie dychy, no siemanko. Cześć, dziękuję, pozdrawiam. Tu mam zagrać? No, no, that's not quite right. Still not quite there. Zostawcie, odczepcie się ode mnie. Witamy w kolonii. Liquid Happiness, halo halo, witamy w kolonii. Nie, nie idę po żadne kredki, zostaję tutaj, mam moje pianino. Nic nie patrzę! Nie patrzę na nic. Oddaj mi pianino! Na nic nie patrzę. O co ci chodzi? Nie było cię tu.
No. Jest dobrze w końcu. Kurwa. No jest stresem. Dobra, przynajmniej teraz jest. Jest dobrze chwila, kiedy ta gra jest poważna i jest głośno. Mogę uciec. Dobrze w końcu. Teraz jest niepoważna gra, można uciec. Szybko. Teraz jest zamknięte wszystko. Górę. Dobrze. Uciekamy. O chuj! Kurwa! Jezus! Akurat jak się muzyka skończyła, nie? Najgorzej. 35 zł Ice Cube. Pozdrawiam cię serdecznie. Dziękuję, kolego. Gdzie mam iść? Ja pieprzę. Kurwa. Co jest? Co jest? Tu nic nie widać. Tu coś jest? Nic mi nie zrobisz, nic mi nie... Moje pianinko! Moje pianinko! Jest dobrze w końcu! Dobra, teraz akurat nie trafiłem dobrego momentu. Ale jest granie poważne, znowu można go nabiec. Jest dobrze w końcu! Dobrze w końcu! Dobrze w końcu! I got it here! Dobrze, nie patrzę. Ja pierdolę. 36 zł Ezi, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Nie mam gdzie przejść. No nie cofnę się, tu muszę iść. Chyba, że się mam cofnąć. Nie. Ile jeszcze tych, kurde, horrorów? Jezus, 45 minut jeszcze. Kwadrans dopiero minął. Oh, fuck me. Tam uciekła ta dziołcha. Ja nie mam czym skakać, nie? Nie działa mi skakanie w tej grze. Więc tutaj nie przejdę. I tam też nie przejdę. Chyba, że mam... Nie wiem, coś innego zrobić. O! Działa. Witamy w kolonii! Bang tapeksowy, halo halo, witamy w kolonii. Jak skrzynia z Izaka. Chodź ty dziecko! O chuj, to muszę go zabić. Ja pierdzielę. Witamy w kolonii. Bang, GTA 5 Unicorn, witamy w kolonii. Jak tam ma się nasz subtrain? Ma się dobrze, mamy już 8 pod rząd, zajebiście ludziki, trzymajmy to. Trzymajmy go. A to subtrain prawdziwy przyjechał w grze. A rozumiem, że mam iść, nie poczekam aż on przejedzie, dobra. To idę. Co jest? Leszy? Co ty sobie myślisz? Chuj. Halo? Nie odwrócę się. Ja pierdzielę. Oni zawsze to robią. I teraz też chcą, żebym się odwrócił. O nie, to mały pociąg. Zczytowałem ich trochę. Chyba. Nie mam latarki. Dobra, ciul, muszę się odwrócić.
Nic nie widać, ja w czarnym chodzę. Stąd przylazłem chyba, nie? No, chyba tak. Na pewno? Muzyka się wyłączyła. Dlaczego to jest z perspektywy dziecka wszystko? Ja pierdolę. Tu jest tyle idealnych miejsc, gdzie coś może wyskoczyć w każdym momencie tak naprawdę. Znowu tu jestem? Czy to było na górze? Ja zszedłem na dół. No. O fuck, jest repeat. Najgorzej. No, są zapętlone pomieszczenia. Będę musiał pewnie w drugą stronę pójść albo gdzieś indziej. Twoją starą mam. 5 złotych Imagine Cut. Lubimy jak się boisz więcej horrorów. Pozdrawiam kanapka bez szynki. No ja nie pozdrawiam. Jak tam subtren, ziomeczki? Pilnujecie coś? Dobra, trzeba wrócić. I to coś zmieni. Tak myślę. Czy źle myślę? Nie no, jest ciągle to samo. Dobra, jak mam to grać, to ja wchodzę na głośnikinie. Twoją starą. Żeby to nie wyglądało tak. Wow! Co to? 5 zł. Gimpuś będzie osu streamowane kiedyś. Będzie. Kurwa. Coś tu łazi. Także to w kółko jest to samo. Kurwa! Jest dobrze w koń! Teraz szybko! Jest dobrze, kur! Głośniki i tak sobie głośno dały. Nie, no nie ma sensu. Dobrze w koń! Dobrze w koń! $38, zabawę czas zacząć, przyjacielu. Dziękuję, przyjacielu. Gdzie ja mam tu kurwa iść? O! Kawałek papieru. Mam zbierać to, żeby posklejać portret mamy? Może za każdym obrotem będzie jakaś inna część w innym miejscu. To byłoby niegłupie. O fuck, jest inne już coś. Chyba. Tak. Znaczy jest ten sam układ. Tak samo pomieszczenie, układ jego, ale inne przedmioty są w nim. To jest zamknięte teraz. Wow. Zmieni się w demona? To coś można było przesuwać. O! Okej. Okay. Jest kolejna część szkicu. Czat z obrazkami dobrze działa, możecie wbijać. Okej. Okay. Polecam i zapraszam.
Jest i pralka. To już jest rozjebane. To jest aktualny stan. Aha. No to brawo. Dobra, mam cały obrazek. Obrazków nie wklejacie linkiem, tylko tam macie w prawym dolnym rogu czatu taką ikonkę do wysyłania obrazków. Oh fuck. Oh fuck. Co jest? Co? Okej. To jest cień. To nie jest namalowane, tylko to jest cień. Gdzie ja mam tu co kliknąć? Okej. Z pieskiem. Teraz coś nie. Tu nic nie ma, tak szczerze. Tu nic nie ma. Tu jest wyjście. Mi się wydaje, że tam prędzej przy tej żabie coś trzeba zrobić, ale... No bo to jest to rozwalone. To jest rozwalony obraz. Spadła szafa, tu jest sztylet w globusie. Tu przyszedłem ogólnie. Szafa i globus. A co przy globusie? Przy globusie byłem przed chwilą, rzucę okiem, no jak tak przecie. Szafa, nic. Globus też nie widzę, żeby coś tu robił. Co za gif na czacie. Dobra, idziemy na dół zobaczyć. Kurde. To jest tylko ta fotka. Musi być coś po drugiej stronie przy tej szafie. Tylko jak tu coś aktywować? Tu nic nie widać, kurde. A w sensie czat, możecie mi coś napisać na przykład? Macie pojęcie, co tu można by zrobić? Dodatkowego? Bo tak szczerze, to nie mam pomysłu. To mi się wydaje, że wszystko przejrzałem.
To jest ta zamazana dziewczynka z pieskiem. Tu nic nie ma. Jakieś światło, nie wiadomo skąd. Coś na górze. Wypij kota, Ard. No to dzięki, kochany czat. Odłącz pada. Może trzeba się cofnąć faktycznie. Czegoś może tam nie wziąłem. No ale to już się wracałem raz. Nóż z globusu. No właśnie byłem w okolicy globusa. Nie mogę go wziąć. To jest bycie krwistego obrazu, tak jakby. Tam ktoś rzucał. Tu nic nie ma. Dobra, szukamy dalej. Tu nic. Pytanie, czy bardziej wstecz to się cofnę, czy może coś znajdziemy ciekawego? A może trzeba coś pójść i zrobić w tamtym pomieszczeniu? Wcześniej. Czego nie zrobiłem w nim. O fuck! Ej, teraz jestem na górze. Czyli dobrze jestem. Jest rysunek znowu cały. Oh, princess, don't sneak up on me like that. Especially when I'm working. So, what do you think? Oh, you like it? Well, that makes one of us. Już? Dajcie mi to z normalnej perspektywy. Ja nic nie patrzę, na nic nie patrzę. Co jest, laleczko? Fuck. Co jest? A tutaj mogę wejść, tak? Po schodkach. Fuck. Co robisz? Okej. Tu sobie szuflady muszę wysunąć, tak jakby. Wypieprzaj. O fuck. Tu mogę przejść. Co jest, laleczko? O fuck. Ciasto urodzinowe. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early. Whoops. Kurwa. Okej. Tutaj. Fuck. Nie dam się. O nie. Co tak miało być? Dobra, chyba jest okej, słuchajcie. Aha, tu jestem na początku, okej. Czyli tak nie miało być zapewne. A może? Kto wie? Nie, tutaj od nowa widać, że gram tę sekwencję. Cześć, laleczko. Trzeba trochę wolniej. Are you out of your mind? What? You said there was gonna be a party. I just started a bit early.
Whoops. Okay. Cześć, laleczki. This one's gonna be perfect. It has to be. I'm gonna prove you wrong, all of you. What? Not now, princess. Go play with your dolls or your crayons. Daddy's very busy. Nie mogę się obracać prawie. No dobra, już mogę. Co jest? Świat oczami małego dziecka, jak to przerażający. Cześć, Cwelu. Wow. O kurwa, dobre. What the hell did you do? Oh, you didn't mean to. Well, that makes alcohol. It all better, doesn't it? It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them, one by one. And keep at it. Maybe you'll finally get good at something. O, co za śmieć, alkoholik. Oj. Dobra, chłopaki, to ja już pójdę. Oj. Siema, siema. Witam, witam. Super zabawa. Z fajnymi zabawkami. Z najlepszymi pluszaczkami. Z fajnymi obrazami. Prawda? Ale zabawa. Coś tu zgarnąłem, jakiś trybik. Fajne obrazki, super, super. Oj. Żyje? Ekstra frajda. Kochani rodzice. Którzy bardzo się troszczą i w ogóle. Może mnie nie ściskać. Dobra. O. Uśmiechniesz się, kotku? Co jest? Ty gnoju. Gdzie żeś to kopnął? Z zegarka to brałem. Ten trybik. Będzie tu jeszcze raz, czy on go kopnął gdzieś? Tu się pojawił znowu, no. Ty, kotek! Trzeba to przykręcić tę nóżkę. Kotku. Nie bacz mnie pod spódniczkę, jestem małą dziewczynką. Coś jeszcze mam znaleźć? Tu chyba nie mogę wejść, nie? Po prostu. No, tu mnie wywala stąd.
Trzeba tego kotka jakoś naprawić. Dobra. No się rozejrzymy za czymś jeszcze. Tutaj nic nie ma. Nic nie ma. Czyli z talerzyka nie. Ogólnie spoko gra, wolałabym zobaczyć jak grasz w słoneczko. Napalona suczka. Dziękuję. Rozumiem tak, czyli z talerza mu się nie spodobało. Z zegara mu się nie spodobała. Tam coś jest. Z tego mu, tam jest kółeczko dla niego. Tylko jak się do niego dostać? Jo, mam. Mam kółeczko, kotku. O, uśmiechnięty. Idziemy za nim. Dalej, kotku. Ku przygodzie. You're right. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me. Kotku, uciekaj! Halo, kotku. Jeszcze raz. Na pewno tym razem znajdziemy tam coś dużo fajniejszego. Ej, on jest inny, czarny jest teraz. Chyba taki nie był. Witamy w kolonii! Bang, Waresku, halo, halo, witamy w hajsowniczej kolonii. Zobaczymy, co teraz będzie. To samo. No, tu jest to samo. Dobrze, to pomyślmy, co mądrego można by zrobić. Kotka naprawiłem. Ten obraz? On jest cały czas zepsuty. Tutaj nie. Jakby to zrobić? A może ja za blisko podszedłem i dlatego? Muszę być blisko kota właśnie, żeby mnie tutaj trzymało. Witamy w kolonii! Bang per sekundo, halo halo, witamy w kolonii. Tak mi się wydaje, że może wyszedłem z tego kota. I dlatego mnie wywaliło. You're sick. You're insane. You're not thinking straight. Trzeba tu po krwi iść za nim. I am sick. I'm sick of you not being there for us. We need you. I need you. When was the last time you slept with me? Christ, when was the last time you even touched me? Do you know what that does to me? To know that my own husband is disgusted with me. Well, excuse me if I've been too busy working my ass off trying to provide for this family. But no, you're right. It's much more important to whisper sweet nothings in your ear. You call that Witamy work? W kolonii. You lock yourself Witamy. In there for hours, days. You come out looking like shit, stinking of booze and stale piss. Dziękuję, kotku. Wow. Pewnie tak dziecko mogło widzieć pracownię ojca, nie? Jako coś takiego artystycznego z wielkim, ogromnym obrazem. That's all right, honey. Something got into mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so
We can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Mhm. O chuj. Są te paskudztwa. To jest tak, że mu się wydawało, że strasznie ładne rzeczy maluje. A same takie potwory obrzydliwe miał, no nie? Znaczy tu jakby poznajemy kolejną część historii. Bo wtedy była z jego perspektywy. Henry Marvin and their relationship. Tutaj tak jakby poznajemy to od strony osoby trzeciej, która chyba się zapoznaje. Jakieś nowe fakty tutaj są, że faktycznie ta jego kobieta uległa wypadkowi i się zrobiła strasznie brzydka. Testament i ostatnia wola. Chwytając się resztek moich zmysłów, ja oświadczam, już jest to mój testament oraz moja ostatnia wola. Niniejszym zaznaczam, że wszystkie moje wcześniejsze rozporządzenia staną się z chwilą obecną tak bezwartościowe jak ci wszyscy krwiopijcy, mieniący się moimi przyjaciółmi i znajomymi. Mojemu agentowi, Tomasowi Caldwellowi, pozostawiam tę piekielną plagę, co trawi mój dom, modląc się, iż trawić będzie jego, wykrwawiając go co do cna. Tak jak on mnie wykrwawiał mojemu wydawcy, Liam... Tak jak on mnie wykrwawiał. Mojemu wydawcy, Liamowi Brixterowi, przekazuję płomienie, które pochłonęły miłość mego życia w nadziei, że pochłoną one także i jego, wraz z Jędzą i Bachorem, których zawia swą rodziną. Mojemu prawnikowi, Jamesowi i Jeromowi Sadlerowi, przekazuję obłęd, który przeżarł me serce i mózg, aby mógł poczuć się tak pusty i bezużyteczny, jak pusty i bezużyteczny był dla mnie. Wszelkim innym pasożytom, które liczyły na me względy, nie pozostawiam nic, niech was piekło pochłonie. Wreszcie moja kochana córka, otrzymuje wszelkie mezziemskie własności, jeśli to znaczy cokolwiek, żywię nadzieję, iż pomogą ci one zrealizować twój potencjał. Nie mogę dać ci tego, co najcenniejsze, to drzemie bowiem w tobie, musisz to odkryć. Wierzę w ciebie, zawsze wierzyłem. Ostatni testament. Okej. Przejebany jest ten portret. Okej, chodźmy stąd. Tu się otworzyło, czy tu już było? Tu już byłem. Tam zamknięte. Możemy na dół zejść. Albo tu pójść. Tu jeszcze nie byłem. Obrazy. Ej, one nie wyglądały źle. To może w jego oczach tylko wyglądały źle. No, to jest... On tutaj wrzucał obrazy za każdym razem, kiedy zmieniały się w potwory. Czyli tu była pracownia. Tak? Nie. All right, young lady. Shall we continue? Right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Uwalone farbą krzesło. Jakiś rozjebany obraz za mną. Krwią. Now, where was it? Ah, yes. The princess was all alone. Oh. Now, where was it? Ah, yes. Princess! Keep looking at me. Now, where was I? Ah, yes. The princess was all alone in the dark. And yet, she felt that the evil witch was lurking nearby. As her eyes adjusted to the darkness, she saw something moving in the corner of her eye. And here. Keep your head straight. And yet, she did not dare to move, for she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her familiar, the hellhound. As the princess moved, the growl got louder. Obraz.
the witch had unleashed her familiar, the hellhound. The monster sniffed at the air. As the princess moved, the growl got louder. The monster sniffed at the air, its perky ears wary of even the slightest sound. The princess remained motionless, letting the monster pass. There was a stillness in the air. The princess... Look at me! To nie ja. There was a stillness in the air. The princess breathed a sigh of relief. For a moment, it seemed like the worst was behind her. And yet she knew that it was not over. There was still danger nearby, waiting for her slightest move. Frozen in terror, she kept looking straight ahead. Suddenly, she heard a terrifying cackle. It was the evil witch herself. The wretched thing despised beauty and innocence, for she had neither. The hag was near, just outside of view, but our heroine didn't dare to look. Rozumiem, że to jakaś taka fajna historia, żeby dziecko się nie ruszało, żeby można ją było namalować. Cursed by the witch's foul magic. She could almost feel the chilling touch of the witch's hand at her neck. She felt a sudden urge to run away, but fought it with all her will, for she knew that was precisely what the witch would have wanted. And then, zabiera mi kurde, just ja like muszę that, walczyć, nie? The chill was gone. She saw a glimmer of light over the horizon. The sun was almost upon her. It was almost dawn. It was almost over. And there, the princess stood triumphant in the sun, smiling as she... Wait, that's not right. Her face, why is she still scared? Oh, God, I didn't mean to... Princess, I am so sorry. It's not that he was cruel. It's just that, to him, reality was just a pale reflection of art. He was blind to the world, unless it was translated to him through a canvas. Spierdalam stąd. Ale gdzie? Na dole ma pracownię. Twoją starą mam. Alpin 3, 20 zł, dziękuję. Bez wiadomości. Okej. Pędzel. What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense. Bardzo ładnie namalowałam. Wow. Zabawkowa ścieżka. Finally! Are you ready to embrace true... Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season, where they are wiser, have some stories to tell. Ratunku. Okej. Tu gdzieś żeśmy się z bossem walczyli na końcu, nie? No! Put that down! What are you doing? Put that down! You're much too old for that childish nonsense! A to jest jakaś ścieżka, którą mogę iść. Oh fuck. Ledwo co widzę.
Ledwo co widzę, no. Oh fuck. Oh fuck. Dobra, idziemy, idziemy. Tutaj coś jest. Tam coś jest. Finally, are you ready to embrace true art? Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young in spirit. Let's try to find them a more poignant season. Where they are wiser, have some stories to tell. To trochę inaczej on wygląda. Bardziej rozjebany. No! Put that down! You are doing so well! Okej. Okay. Okej. Ah, yes! The autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares when the skies grow dark. Dobrze. Lustro. Coś ala. To jest do kolejnego miejsca, żeśmy się przynieśli. No! Put that down. A tym można wszystko rozwalić. You are doing so well. Nie wolno ruszać, trzeba znajdować kolejne farby. Which part of dark skies did you not understand? A coś ci się nie podoba? Typie? Fuck. Wszystkie te obrazy są takie zalane, poniszczone, no nie? Which part of dark skies did you not understand? Tu. Leci pies. No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Ale może w innym miejscu muszę kliknąć? Nie, 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 muszę coś znaleźć innego jeszcze. Ja pierniczę. Nic mnie nie przestraszysz, bo nie spojrzę. O chuj. Misie. Winda z misiów. I kotek. Czuł miś urwał kotu głowę. Tam są farbki, których potrzebuję. O, tu jest kotek też. Halo? Proszę mi podać... Co to jest? Tam kotek leży. Tu mi proszę to dać. Witamy w kolonii. Bang, Waflu HD? Tak. Waflu HD, witamy w kolonii. Coraz dalej to jest, kurde.
W życiu tego nie sięgnę. Gdzieś tu? Nie. Bardzo to dziwne. Piłeczka. Tutaj tymi pędzlami mnie przystawiło. Okej. Może trzeba tę piłeczkę wturlać tam i wrzucić. No. To może być coś. Morda tam zabaweczki. Przepraszam. Okej. Ale to jest symbolika potężna. Jest przepotężna symbolika tego wszystkiego, co się tu dzieje. Z oczu dziecka, jakby widziany świat, obłęd ojca, te jego takie szalone ambicje. Sposób, w jaki to przeżywa dziecko, w sensie wow, naprawdę. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Pizak wszystko psuje. Oh fuck. Pisakiem nie będę, bo pisak psuje. Spodoba psie. Głupi kundel. Ja się niby boję. Musimy coś znaleźć do rozjaśnienia. Wow! Okej, to muszę znaleźć coś jeszcze, bo teraz się nie wrócę już. Miś. Czym by tu można było rozjaśnić, co? Wejdziemy sobie tu. Halo, piesku! O chuj, tu pali się wszystko. Ej, dobrze, że już pograliśmy chwilę, bo na początku byłem taki obsrany jak głupek. Jak pierwszy raz wchodziłem od dawna. A teraz już mam luz, mogę sobie grać. Wszystko płonie. Wszystko, co narysowałem, bo jestem dziewczynką. No chyba żółte te kredki. Że tam już wejścia nie mam. Się wszystko pali. Ja wiem, że gwint, za chwilę zrobimy. Oj. Co jest? Fuck. Aha, tutaj zmienia w ogóle. Jak jestem na zewnątrz, to dopiero wtedy widzę, że się tu pali. Witamy w kolonii! Bang the multi, halo halo, witamy w kolonii. To jest pisak zwykły, to nie. Gdzie tu jest wejście? Jest. That's right! The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer, until finally... Marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy, but a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence. Dzięki, tato. Najlepsze wspomnienie. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came. Okej, czyli wracamy tutaj jako jego córka po latach, która sprawdza, co się stało i przypomina sobie. God knows he made plenty of those. Zasejwowało nam. Ja będę zrobił save'a, bo czas na gwintę zgodnie z naszą rozkładówką. A, tu były jakieś obrazki dziecięce. Naczepiam i mogę je ustawić w historii, w kolejności. Dobra, to sobie zrobimy, ale póki co dosłownie sekundka przerwy i lecimy na gwinta, a Inheritance będziemy na pewno kontynuować. Ej, rewelacyjna jest ta gierka, w sensie, tak jak dobrze zapamiętałem podstawkę Layers of Fear, tak